Witam, Arkadiusz Marcjanek, techmaniak.pl. GoClever M813G cechuje się atrakcyjnym wzornictwem i solidną konstrukcją. Obudowa jest wyraźnie podzielona na poszczególne segmenty. Wykorzystanie przez projektantów zarówno metalu, jak i plastiku nadało urządzeniu odpowiednią sztywność i trwałość przy zachowaniu optymalnej wagi. Jakość montażu stoi na dobrym poziomie, choć pod ekranem zauważymy efekt jacuzzi. Dzięki elementom z tworzywa sztucznego tablet nie ślizga się w dłoni, a sprzęt podczas pracy nie nagrzewa się do niekomfortowych temperatur. Na pokładzie znajdziemy rozbudowany zestaw przycisków, są łatwo dostępne i charakteryzują się niskim skokiem. Urządzenie zostało wyposażone w 8-calowy ekran IPS o standardowej rozdzielczości. Oferuje szerokie kąty widzenia i dobre parametry obrazu. Siła podświetlenia wypada na dobrym poziomie, ale nie znajdziemy tu czujnika oświetlenia. Czujnik dotyku został dobrze skalibrowany i nie gubi się przy klasycznych dla Androida gestach. Matryca nie migoce w żadnym punkcie. Na pokładzie urządzenia znajdziemy modem 3G oferujący obsługę sieci Aero2 oraz funkcję dzwonienia. Ponadto możemy liczyć na GPS ze wsparciem technologii RGPS i EPOC. Dzięki tym rozwiązaniom tablet z powodzeniem zastąpi nam telefon w podróży i sprawdzi się w roli nawigacji samochodowej. Dwurdzeniowy procesor zapewnia stosunkowo płynną pracę systemu. Sprzęt radzi sobie bez trudu także w codziennych zadaniach, jako przeglądarka internetu, mobilna konsola, czytnik PDF-u, a także narzędzie do edycji dokumentów. Szybko odczujemy jednak jedną z najpoważniejszych wad tabletu, jaką jest niewielka pamięć wewnętrzna. Na aplikację producent przeznaczył jedynie 512 MB. Z drugiej strony pewnym usprawiedliwieniem jest niska cena urządzenia.